Siemanko drodzy widzowie, drugi wywiad na kanale Jaru. Pierwszy był z Różalem, drugi z Janem Bachowiczem. Cześć Janek. Cześć, witam. I tematyka taka sama jak z Różalem, mianowicie poruszymy dwie pasje, obie mają dwa koła, rowery, motocykle. O obu tych jakby aspektach możemy porozmawiać, bo oba jesteś mocno wkręcony, szczególnie ostatnio. Może zacznijmy od roweru w ogóle, jak to było? Czy to jest taka cała przygoda od początku życia, czy zajawka dosyć niedawna? Nie no, to rower to chyba w życiu każdego dzieciaka jest od początku, tak mi się wydaje. Także ja rower lubiłem zawsze. Zawsze gdzieś to był mój dodatkowy taki element treningu, przemieszczania się, wiesz, po mieście, jak na początku, wiesz, nie było samochodu i tak dalej. Można jeszcze w Cieszynie, jak mieszkałem, no to wiadomo, Cieszyn dużo mniejsze miasto, no to można było się wszędzie dostać troszeczkę szybciej. No wiesz, świat inaczej wygląda z tej perspektywy, można wjechać w fajne, ciekawe miejsca. A poza tym, wiesz, od jakiegoś czasu to jest fajny dodatek do treningu, odmóżdżenia. No i jakby to powiedzieć, no taka pasja, którą wiem, że jak na przykład gdybym nie poszedł w sporty walki, to chyba bym się tym rowerem zaraził dużo bardziej. I wiem, że też jak już zakończę taką, wiesz, przygodę z MMA, to się na pewno będę grubiej bawił bardziej w te zjazdy. No nie, na razie się boję, na razie się suwam, gdzieś jeszcze jesteśmy na obozie i zjeżdżamy z tych górek, żeby się gdzieś, nie wiesz, nie połamać. Ale wiem, że po tym raczej troszeczkę mocniej, szybciej. No dobra, jak się zaczęło? Bo co, Komunia, pierwszy rower były wcześniej, Wigry 3, nie wiem, Górale, jak to było? Pierwszy rower, który pamiętam, to był taki cross, taki zielony mały rowerek. Jeszcze z takimi bocznymi kółkami, później zostały zdemontowane, ale no później wiadomo, Wigry 3 i tego typu rowery. Pierwszy górski, pamiętam, kupiłem używany gdzieś tam jakiś w Lombardzie. Się psuł co chwila, wiesz, co chwila. A się nauczyłem przynajmniej wtedy skręcać sam rower. No nie, teraz już nie pamiętam, jak się to robiło, ale wtedy na początku wszystko sam robiłem w rowerze. Wymiana tych łańcuchów, przerzutek, linek. No bo raz, że nie było, wiesz, sosu, żeby gdzieś dać do naprawy. Dwa, no samemu się po prostu takie rzeczy robiło, dętki się wymieniało. No a potem tutaj, no już jak już, wiesz, teraz mam już troszeczkę lepszy rower, ale to też nie jest jakaś tam górna puła, są, wiesz, rowery pewnie takie, co cenowo pod mój samochód podchodzą. Także mam dwa rowery, jeden to jest taki, wiesz, MTB zwykły, a drugi fatbike i ja jestem tym fatbike'iem zarażony bardzo. A to nie jest tak, że ten fatbike nadaje się tylko na cięższy teren? Bo nawet ostatnio z Damianem Nikowskim tutaj gadaliśmy o tym facie i on mówi, że ty kurde spokojnie sobie dajesz radę, oni jadą na fulach w górze, ty na facie i jest okej. Okay. Znaczy, bo on jest zły na szosę, on jest w ogóle, wiesz, na ulicę jest słaby i wtedy czuć różnicę, jak ktoś jedzie, wiesz, na takich opłonkach, a ty na takich, no to jest różnica. No w terenie on jest fajny, no bo zbiera wszystko, tak, kamienie, ile masz pary w nogach, to przejdzie wszystko, błoto, piach, kamienie, korzenie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz go wziąłem właśnie na takie zjazdówki w górach i zjechaliśmy z takim naszym kolegą, który taki, no on tak dość dobrze w tym downhillu startował, tam kiedyś na Europy chyba był trzeci w jakichś tam zawodach. To mówi, że chyba nie bierz go w góry, bo się zabijesz, nie? Ja mówię, słuchaj, no kupiłem go, dobrze mi się na nim jeździ, chcę go spróbować, no nie? I sam był w szoku, jak on sobie dobrze radził ten rower w górach, no nie? Bo on, wiesz, on też dużo wybacza, w sensie nie musi mieć takiego skilla, a przejedziesz przez ten taki teren, no nie? No i ja po prostu lubię, no nie, jakby nie przestało mi sprawiać przyjemność jazda na innym rowerze, no nie? Wiesz, wjeżdżasz w bagna, w kamienie, w wodę, wiesz, po kolana, no i jak masz siłę w nogach, no to przejedziesz wszystko, no nie? I wiesz, i na przykład 40 km na takim facie to jest tak, jakbyś zrobił, nie wiem, 150 na jakiejś szosie, no nie? Czy nawet na MTB, no nie? Ja na przykład, jak pamiętam, pojechałem, jak wziąłem swojego MTB zwykłego po serwisie i chłopaki pojechali na fatach, a ja na tym. I zrobiliśmy wtedy jakąś stówkę, oni zajechani na maksa, wiesz, na facie stówkę to jest naprawdę już ogień. A ja mówię, panowie, możemy jeszcze dokręcić z 50 km, ja w ogóle się nie zmęczyłem, no nie, wiesz, gdzieś tam trzymając ich tempo i ten, no także to jest też fajne to, że jednak te nogi później są dużo mocniejsze, no nie. No widziałem właśnie. Właśnie teraz ostatnio, to właśnie pewnie chciałeś na tym, że przy rzece właśnie, jeździłem, no. Bo tak, wiesz, tyle mułtu, ja później patrzyłem na ten, na aplikację, ile kilometrów zrobiłem. Zrobiłem 6 km, a nie potrafiłem chodzić, no nie. Wiesz, tak byłem zajechany, no nie? Więc no ma też, wiesz, taki plus po prostu, że daje to moc w nogach i wydolność. Jak ja później z takiego wsiądę na normalny, to nie czuję w ogóle oporu żadnego, no nie? No właśnie chciałem zapytać o to szusowanie po rzece ostatnio. Gdzie to było? I kurde, tam chyba przeceniłeś wysokość wody trochę. Tak, bo najpierw sobie to jest takie moje, wiesz, miejsce, gdzie tam uciekam od cywilizacji. I najpierw sobie, wiesz, na stand-up padlu popływałem, mówię, sprawdzę, bo była niska woda strasznie. Mówię i tak patrzę, mówię, kurczę, chyba tędy przejadę. No i na drugi dzień wziąłem rower, mówię, dobra, przejadę, ale musieli chyba, albo pomyliłem miejsce, albo musieli dopuścić troszeczkę wody i, no i
No i wyglądało jak wyglądało, no nie dało rady, tak, pokonało mnie, ale przeprowadziłem na drugą stronę, także zaliczone. Janek, a powiedziałeś, że chciałbyś ostrzej wejść w te rowery po zakończeniu kariery, to myślisz o takich zawodach, czy bardziej tak nie, hobbystycznie? Hobbystycznie, w zawodach nie, no gdzie, jak ja widziałem, jak kolega nam powiedział, wiesz, wziął nas na taką trasę i na taką dużą skoczni, nie, wiesz, i ja się go pytałem, dobra, on mówi, no tutaj na tej skoczni, żeby bezpiecznie wylądować, musisz mieć tak 60 km na godzinę, no nie, ja tak popatrzyłem z tej górki, żeby zjeżdżać. W ogóle się zastanawiałem, jak wjechać na tą skoczę z taką prędkością, gdzie tam był jakiś zakręt przed tym, wiesz. Ja mówię, no to jest przecież niemożliwe, nie przejedź dla mnie, no już chyba za późno, żeby się takiego skilla nauczyć. Nie, po prostu, żeby troszeczkę może z wyższej i pewnie po prostu, wiesz, mocniej się po prostu zjechać, z takich mniejszych jakichś skoczy poskakać, nie wiem. Ale nie z takich jak on, że gdzieś tam trzeba mieć 60 na godzinę, no to bym się przecież na wózku inwalidzki skończył, a tego nie chcę, no. Ja się wziąłem za skakanie w tamtym roku i do tej pory mam obojczyk na wierzchu, także to nie jest nic fajnego. Wiesz, takie małe takie skoczy sobie pokonuję, to no nie jest tak, że wiesz, że nie potrafię. No nie? Ile, jaka jest twoja najdłuższa taka wyprawa rowerowa do tej pory? Ile kilometrów dziennie byś w stanie przejechać najwięcej? Rekord zrobiłem 184 kilometry. W łatwym terenie, trudnym? Mieszanym. Mieszanym, las, asfalt, kamienie, wiesz, no, piach. Najgorzej było z powrotem, bo zrobiliśmy, no to było tak między podzielone na 90 parę kilometrów w jedną, po 90 w drugą i z powrotem jechaliśmy pod wiatr i nawet jak jechaliśmy z górki, to trzeba było pedałować, no nie? I to już strasznie było demotywujące, żeby jechać dalej, no nie? No ale trzeba było dojechać i dojechaliśmy, zrobiliśmy to. 11 godzin pamiętam wtedy jechaliśmy, no nie? No ciężko było, raczej to tak, gdzieś tam mam marzenie takie, żeby, wiadomo, na szosie to jest szosa, to jest całkiem co innego, tak, na szosie i po asfalcie to jest, bez problemu bym zrobił, no nie, w takim mieszanym terenie, na tych grubszych oponach już jest ciężej, ale gdzieś tam kiedyś mam taki plan, żeby zrobić właśnie dwie paki, no nie, i może w tym sezonie się uda. A jak wyglądają wasze obozy kondycyjne w Zakopanem? Też bardzo dużo wtedy jeździcie na rowerach chyba, co? No mieszamy, no najczęściej jesteśmy te 7 dni, 6-7 dni, zależy. No i jest jeden dzień jest wyjście w góry, drugi dzień rowery. Góry, rowery, góry, rowery. Przynajmniej ja tak robię, bo ja lubię te rowery, to jest dla mnie, wiesz, raz, że to jest mega zajawka, dwa, czuję, że to się też przekłada. A chłopaki to różnie, no ktoś tam robi, wiesz, woli na nogach, ktoś woli rowery, no to bierze rowery. No ale ja tak mniej więcej dzielę pół na pół. Raz w góry na nogach, raz w góry rowerem. Gdzie z reguły tymi rowerami wjeżdżacie tam? Wiesz, to zdarzyło się, że i wjeżdżaliśmy tam, gdzie nie można było wjeżdżać, no nie? Także fajne mamy te tereny, no mamy takiego miejscowego przewodnika, który nam pokazuje, wiesz, wszystkie te górki, zjazdy, niezjazdy, fajne trasy, także jest fajnie, jest ciekawie, te tereny są naprawdę miłe i nie mówię, no i też wjeżdżamy, często właśnie wjeżdżamy o 6 rano, żeby wjechać tam, gdzie nie można. A i po ile kilometrów robicie tak wtedy dziennie? Wiesz co, różnie, no po górach to jest ciężej, no to tak wychodzi, te 20-30 zależy, no nie. Okej, Janek, motocykle, no bo też zajawka, chyba dużo świeższa niż rower, tak mi się przynajmniej wydaje, ale kurde, też weszła na grubo, co? Drugi motocykl już. No czy na grubo? Nie wiem, czy na grubo, na spokojnie, ale tak, no dużo krótsza, no bo chyba 4 lata, 3 albo 4 lata, zaczęło się od skutera. Skuter był po to, żeby omijać korki warszawskie. Zabrakło trochę mocy w skuterku. Mówię, dobra, kupię sobie mocniejszy skuter, ale na mocniejszy trzeba było zrobić prawo jazdy. Jak zacząłem robić prawo jazdy i siadłem, wiesz, na motocykl, no to stwierdziłem, że jednak już chyba nie chcę skuterem jeździć, no nie? I tak się zaczęło. A drugi motor dlatego, że ten pierwszy był kupiony na szybko, żebym w ogóle cokolwiek skorzystał z sezonu. On był dla mnie za malutki, ale mówię, jakbym go nie kupił, to bym nic nie pojeździł. Także go kupiłem, a na następny sezon go od razu sprzedałem. Udało się praktycznie w tej samej cenie, więc nic nie straciłem i kupiłem... Harley 48? To był... Tak, tak, tak. No i kupiłem tego Harley'a już dużo większego, wiesz, mocniejszego, podkręcony troszeczkę tak fabrycznie, one są tam na 1800, mój ma jakieś 1900 pojemności, także jest mocniejszy. Dana wielki, taki duży, wiesz, więc się siedzi fajnie, wygodnie, pasuje. No Dana to jest, kurde, moje marzenie, mega konkret już. Tam ci kiedyś się przejechać, jak poprosisz grzecznie. A jak ci zepsuje? Wiesz co, ja nie jestem taki, że wiesz, no to naprawisz, no i tyle, no po prostu, no. Nic się nie martw, kupisz nowy, co nie? Nowy, no bierzesz na odpowiedzialność, zepsujesz, naprawisz, no ale ja nie jestem taki, wiesz, że nie oddam, bo wiesz, bo to jest jakieś tam, nie, no raczej to jest, wiesz, materia, wiadomo, ciężko zapracowana, ale jednak materia, jak zepsujesz, no to będę cię szukał. No. Była gleba? Była jedna na rondzie, miałem bardzo małą prędkość, chłop przede mną zahamował, nie wiem czemu, ja też musiałem zahamować, wiesz, koło skręcone i po prostu fikołka zrobiłem przez, nic się nie stało. Inaczej, jak motor się wywrócił, to mi tak na nóżkę spadł, że mi miskę olejową zepsuł. Widziałem, bo wtedy przyjechałem zaraz po tym na ten zjazd taki, co tam był.
No, że tak wiesz, z takiej małej gleby, a było dużo roboty. A tak to nie. To tylko ten jeden fikołek. No i tak jak mówię, no to zawsze trzeba uważać jednak na... Bardziej na, nie na siebie, a na ludzi wokoło. Bo to częściej jest z ich winy, że... No nie wiem, no chłopci na środku rąta się nagle zatrzymuje, wiesz. Nie wiadomo po co, na co, nie? No. Ile najwięcej kilometrów zrobiłeś tak dziennie? No nie wiem, a to wiesz, podobnie jak rowerem, jest niedużo, no nie? Też pewnie z 200 coś takiego. No. Także mówię, motor to jednak jest taki... Cały czas planuję jakąś długą wyprawę, ale cały czas nie mogę się zebrać. Nie? No Janek, takie ostatnie pytanie już na koniec w tym wywiadzie. Ale wiesz co, ja też nie wiem, może dlatego nie planuję jakiś długi, bo ja tak w sumie wolę jeździć samemu niż z kimś, no nie? Ale w sumie samemu jeździć daleko, to znowu tak nudno, nie? Ale nie lubię jeździć z innymi, bo ja jeżdżę wolno wbrew pozorom, a wszyscy jeżdżą szybko i później, wiesz, oni na mnie czekają, ja po prostu staram się ich dogonić i nikt nie, i każdy się, wiesz, męczy, no nie? Więc wiesz, raz pojechałem z chłopakami tutaj na wyprawę i wiesz, mieliśmy jechać moim tempem, jak zobaczyłem, jak oni poszli, tylko tak, wiesz, skręciłem sobie w prawo, telefon, siema, na razie, jedźcie sobie sami i sobie zawróciłem i pojechałem w swoją stronę, no nie? Właśnie takie ostatnie pytanie, jesteś mistrzem UFC, profesjonalnym zawodnikiem MMA, rowery, motocykle, no to nie jest najbezpieczniejsze, mega kontuzyjne, można się połamać na motocyklu i na rowerze. Masz to gdzieś w głowie zawsze, jak jeździsz? Można się połamać wchodząc do wanny pod prysznic, tak? No, także... wiesz co, staram się uważać na siebie codziennie, nie tylko, wiesz, jeżdżąc na rowerze czy na motorze, chociaż wydaje mi się, że właśnie jadąc na motorze czy rowerze jestem bardziej wyczulony niż, nie wiem, idąc sobie normalnie, wiesz, z pieskami na spacerze i później, wiesz, niż, i nie myśląc o takich rzeczach, no nie? A połamałeś się kiedyś wchodząc do wanny? Nie, ale też nie połamałem się nigdy na rowerze ani na motocyklu, tak? A na sali już byłem połamany, tak? Byłem też połamany schodząc ze schodów, no nie? Kostkę złamałem w stopie, kostkę jakąś tam, już nie pamiętam, bo to dawno było, no nie? No to nic, no to Janek to jeździ, no, kurde. Mam teraz nie chodzić po schodach, wiesz? Nie wiem, windą zawsze jedź, jakie są. Jak nie mam windy? Wiesz, no różnie, no dlatego nie ma nie, co... No, ale nie ma co gadać, no jest to... Uważać, ale nie wolno popadać w paranoję, no. Wiem, ostatnio była taka historia, wiesz, o takim jakimś najsłynniejszym preppercie niedawno mówiono w telewizji, że był chłop, był gotowy, wiesz, na każdy rodzaj apokalipsy, no i strzedł na zawał, nie? I po co? No nic, Janek, to co? Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że gdzieś tam się zobaczymy na rowerze czy motocyklu w tym roku. No i co? Powodzonka. Dziękuję i wzajemnie.